And we need to understand that if we want enter in this Liga, we need to enter because we want to enter. And it, we need to improve the, our identity of the game. We need to improve individual. We need to improve with the system. And we need to work every day for this. Because I told before, no, this is this league is very difficult. There are many teams at the high level. And we need to be ready to play with this in this level. Był taki trener w polskiej lidze, nazywał się Jan Such, który miał podobno zeszyt z wynikami rozpisany już przed rozpoczęciem sezonu. Żaden z nas czegoś takiego nie ma, nie prowadzi. Ja też sam naprawdę chciałbym wiedzieć i może nie chciałbym wiedzieć, bo część właśnie z tej ekscytacji, która jest teraz we mnie, polega na tym, że tak naprawdę nie wiem, na co nas stać i zobaczymy to. Jeszcze nawet jednego pełnego treningu z chłopakami nie odbyliśmy, takiego czysto siatkarskiego. Na razie mocno przepracujemy fizycznie, ta grupa, która wróciła z igrzysk. Więc dopiero zobaczymy, to wyjdzie też w praniu, no bo te pierwsze dni są ekscytujące, są przyjemne, są pełne optymizmu, ale później rzeczywistość to weryfikuje i mam nadzieję, że w tych trudniejszych chwilach też będziemy się tak trzymać razem. Jesteśmy nową drużyną, na pewno musimy dotrzeć się, zgrać, poznać lepiej, ale mamy też, każdy ma swoją ambicję i myślę, że jako drużyna chcemy się bić o medale i myślę, że to jest pierwszy cel, a drugi cel, żeby cała nasza grupa była jak najlepiej zgrana i żebyśmy się dogadywali prawie w każdym elemencie. No i myślę, żeby razem do tego celu, który sobie postawiłem przed sezonem, dążyć i żeby naszą grą, naszą formą prezentować się jak najlepiej. No nikt się tu przypadkowo nie znalazł w tej drużynie. Są zawodnicy, którzy są w stanie grać o najwyższe cele i o to będzie chodziło w tym sezonie, żeby być waleczną drużyną po prostu i wygrać tyle, ile się da. Ale jak to wszystko zbudujemy, jak to wszystko zgramy, no to czas pokaże. No teraz jest na pewno za wcześnie, żeby jakieś wnioski wyciągać.